Tu taki stary człowiek jeździł do mnie, jako przyjaciel się zaprzyjaźnił. I ciągle tak też mówią, mówi, tam w Zwornegaciach była kapliczka, mówi, i ja bym chciał ją z powrotem, żeby ona tam powstała. I do mnie się zwrócił, czy by ja nie mógł zrobić też taka. To taka była kapliczka pod tytułem Matka Boska przy Sernu. Po kaszepsku, no i to była Matka Boska. I później on drugi znowu mówi, gdzieś indziej jeszcze mówi, tam też jest miejsce na taką kapliczkę, żeby tam powstała. Maksymilian Kolbe też to jest Zwornegacia. Później znowu powstała tam dali Matka Boska przed kościołem. Później jeszcze jest taka wioska przed Ostrowitem. Ostrowite przed Morzeszkowami, tam jest też znowu kapliczka. Później jest jeszcze kapliczka w Łęgu, chyba dwie albo trzy kapliczki są w Szczecinie. Patrzę na Odrę, to też jest. Tych kapliczków jest tak mnóstwo, to by musiał cały zeszyt już opisać. Ostatnia poszła nawet w tej chwili do Szwajcarii i będzie 1200 metrów nad poziomem morza stać znowu. Ja nie wiem, gdzie ono idą wszystkie, bo każdy inny sobie na coś inne zabawia. Zapoznałem, to było w Lesznie chyba. On był zbieraczem minerałów, zamówił się świętego Wawrzyńca, bo to jest patron minerałów. Także każdy dużo patronów chce swoich mieć. No i do mnie się zwracają, ale więcej nic nie gadają, tylko to chcą i koniec. I ja muszę to szukać i sam przetwarzać. O, to, aha, raz to było też do ogrodu chcę Daniela. No to było też dość ciężko z tymi lwami go przedstawić jedno z drugim. No ale w końcu trzeba mieć i to drzewo do tego, żeby to powstało. Bo jak to, ja mogę w głowie to sobie zmyśleć jedno z drugim, uporządkować jak nie ma materiału. Ale po pewnym czasie jednak się patrzy, no zdobyłem i zrobiłem to sobie. To już w szkole mały byłem jeszcze, zupełnie malutki, a ja już rzeźbiłem kapliczkę. To chyba dar jakiś jest inny, ja nie wiem, bo to jest dzieciństwo. Jeszcze jak ten szkolny nie rósł, to on też nie przeszkadzał na zajęciach praktycznych, dał mi wolną wolę, a ja co robił i malował. To jest wszystko takie od Boga. Mnie nikt nie uczył, ani ten szkolny, bo on nie był zdolny do tego uczenia. Ja muszę sam odkrywać to wszystko. I całą technikę i no, całe życie, jak to się mówi. Marian Kołodzie, jak my robili te w ogóle postacie na ołtarz papieski, to chodził i też każdego uczył, tak, 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 a ja mówię, ale niech pan mnie też pouczy. A on mnie mówi, ja się na pana uczę dopiero, mówię.